Marek, nasz były uczeń, a mam dla niego specjalny sentyment, ponieważ to był mój wychowanek z mojej pierwszej klasy. Jak zaczynałam tutaj pracę, to właśnie ta klasa była moją klasą. I no, Marek był jedną z postaci, która też wyróżniała się już wtedy. Trochę nam się kontakt urwał, ale dwa lata temu Marek przyjechał z Papui Nowej Gwinei. No i opowiadał nam o życiu tam i o problemach, które mają tamtejsi mieszkańcy, między innymi brak wody. No i wtedy koleżanka, która też z nami tutaj pracuje, Beata Trusz, wpadła na pomysł, żeby pomóc Markowi. Wymyśliła akcję taką wśród uczniów i nauczycieli zbierania pieniędzy. A w tym roku postanowiliśmy urządzić, zorganizować właśnie tego typu akcje, żeby zaangażować też naszych uczniów. Czyli rzuciliśmy hasło kup tosta, podaruj wodę. No i uczniowie no, bardzo ochoczo się w tą akcję zaangażowali. A Marek jest widoczny tutaj na zdjęciu. No i no, chcemy mu pomóc i tym mieszkańcom. Także młodzież też będzie wiedziała, na czym polega pomoc. Są zaangażowani, chętni. Pani nas poprosiła o to, żebyśmy się jakoś zorganizowali razem, no i pokupowaliśmy różne rzeczy na to, na ten piknik i tak dalej, złożyliśmy się, no i teraz tu przy tych stoiskach tak siedzimy i pomagamy, robimy tosty, jakieś gofry, lemoniada i tak dalej, no, staramy się pomóc i wesprzeć tą akcję charytatywną. Przybliż nam same pomysły kulinarne. Na przykład na pierwszym stanowisku mamy tosty na przykład z serem i z jakąś szynką, na następnym mamy arbuzy i tosty z jakimś salami czy czymś takim. Później mamy jakieś gofry, jakieś inne słodkości, na przykład rurki z bitą śmietaną. A na ostatnim mamy muffinki, ciasta, tak dalej, no, lemoniada, kawa, takie bardziej już desery. Sam cel zbiórki, konkretnie na co te pieniądze zostaną przeznaczone? Zostaną one przeznaczone na budowę zbiornika na wodę, ponieważ no jest to kraj bardzo ubogi, a tam gdzie Marek jest na misji, tam gdzie jest proboszczem, nie ma wody bieżącej. Mieszkańcy próbują sobie radzić łapiąc deszczówkę, ale nie mają pojemników na tą deszczówkę, no więc trzeba te pojemniki wybudować. No i stąd zbieramy te fundusze, żeby oni mogli sobie te studnie czy te pojemniki na tą wodę wybudować. Nie wyobrażam sobie na przykład życia bez wody w tych czasach. No, woda ważna rzecz, element życia, no i nie wyobrażam sobie życia bez wody i na przykład nie mieć co pić, nie wykąpać się, no i tak dalej. No, nie wyobrażam sobie tego.